To ja może tak, celem rozpoczęcia dzisiejszego spotkania, bo jesteśmy i tak po czasie, słuchajcie, przywitam Was serdecznie, jest to nasze pierwsze spotkanie tego cyklu. Zaprosiłem do współpracy, czy razem byśmy decydowali, że popracujemy. No szanuję tu Andrzeja obecnego, który o sobie parę słów powie. A nie, od Waszych nie szanuję. Tak, bardzo szanuję, znamy się długo. Od samego początku, jest naszym klientem od samego początku, szkolił. Nie raz chciał odejść, tak. Ale potrafił zadzwonić. Andrzej, tak. Co u Ciebie? Także, no ten mechanizm jakby działał. Tak, działa. Mniej czy lepiej, no nasze potknięcie nam też Andrzej mniej nie był w stanie pokazać, naprostować nas na pewne tory działania. No i ze skutkiem bym powiedział, no raczej owocny. No. Bezpieczny biznes. Chcielibyśmy, żeby każdy z nas miał interes bezpieczny, tak? Bezpieczeństwo to safe, niby, tak? Pozornie się daje, że taką bezpieczne pieniądze, to jest nieprawda, nie? To nie jest prawda. Przy odpowiednich, nie wiem, klauzulach, przepisach, a nawet unijnych, możemy te pieniądze stracić. Po prostu, tak? Trzeba, żeby te pieniądze rozlokować w różnych bankach chociażby, tak? I tak dalej. Ja się zajmuję pokrótce szkoleniami. Prowadzę szkolenia z wystąpień publicznych, z przemawiania, z komunikacji. To jest moja działka. Wyspecjalizowałem się w ten wystąpień publiczny, dlatego że przy całej gamie szerokich szkoleń, wolę wąską dziedzinę, ale być w tym takim bez wątpliwości, tak? Taka mam dewiza, która pomaga skutecznie podbyć się trenerem przed przemawianiem. To jest moje krótkie zajęcie, się razy nie wiem, tak? Pomaga. Taka misja życiowa. Rękawice, jak ktoś nie zrozumie, to mu wytłumaczę, tak? Nie zdarzyło się, żeby ktoś nie zrozumiał. Temat mój dzisiejszy to trzy grzechy mówcy w biznesie, i trzy klucze do skutecznej komunikacji. Czyli tak abstrahując, jeśli robisz to źle, to popraw to na lepiej, żeby było. Proste, tylko trzy. Wiadomo, że tego jest dużo więcej. Tak? Gdybyśmy te maszyniki pierwsze rozkładali, to potem to ja bym znalazł tam 1028 i można by jeszcze je zanalizować głębiej, tylko że przy naszej strukturze życia wystarczy nam znajomość iluś punktów, tak? Żebyśmy mogli, że powiem sobie, działać nawykowo i bez komplikacji. Wiem, tak? Że zaczęło się od jednego słowa, tak, jest to jabłko, grzech popełniony, dobrze. Pierwszym grzechem, takim, który permanentnie jest nadużywany, to pierwsze złe wrażenie. Abstrahując, tak? Przychodzi prelegent prowadzący do spotkania, tak? Wicham was serdecznie, tak? Zajebiście mu to wyszło, tak? Super. Pierwsze wrażenie, pity, naćpany, coś mu się chyba pomyliły imprezy, tak? Jest pierwsze twoje wrażenie, tak? Koszula wisząca na dole, gdzieś szorty wystające, tak? Złe wrażenie. Mówi się, że o 7 sekundach, o 5 sekundach. Pierwsze wrażenie mamy od razu. Teoretycznie można nad nim popracować, żeby je odmienić, tak? Tylko to już nam zajmuje czasami lata. Nie? Kartka jedna, załóżmy, zostaje wam taką własną przygodę, gdzie nam jedna kartka tkwiła w pamięci, która popsuła pierwsze wrażenie. I zajęło to nam 8 miesięcy? Mniej więcej 8 miesięcy zostało to w głowie. Tak, tak ważne jest pierwsze wrażenie, które powoduje, że sobie albo komplikujemy życie, albo ułatwiamy. Oczywiście mamy przerysowaną sytuację. Z takich pierwszych wrażeń może być kwestia niedoboru słów. Co dzisiaj zauważyłem? Nie na początku zdania, kiedy mówimy po kimś, tak? Albo po sobie sami, tak? To powoduje, że to, co było przed, jest nieważne. Moje ważniejsze, to co ja powiedziałem teraz ważniejsze. I to jest coś, co powoduje, że jest złe wrażenie. Ono zostaje z nami, tak? Czyli ktoś nas będzie widział, mówi, nie, ja sobie nigdy po prostu nie będę. Sprzedajmy kasy fiskalne, tak? Klient mówi, załóżmy, po imię? Wiktor. Mówisz, panie prezesie, mamy świetne kasy, ale no, cena jest taka i taka, tak? On już pamięta, że cena jest taka i taka, nie, że kasy są świetne, bo ale spowodowało, że się skasował to, co było wcześniej, Wiktor. Albo załóżmy, on mówi coś do nas fajnego, nie, panie prezesie, te kasy są świetne, ale on mówi właśnie o innych kasach, które mu nasze działały dobrze. To nie spowodowało, że jego stało się nieważne. Moje na wierzchu jest, tak? I ja to mówię, że często pokutuje szkoła postowa po prostu. Tak? Nawyki z podwórka, naleciałości. Oj! Ten drugi grzech chyba jest najczęściej spotykany w biznesie. Tak? Najczęściej. Dlaczego? Prowadziłem takie szkolenie dla dużej firmy z Poznania, która organizuje konferencje, seminaria dla branży X, tak? No i teraz szykuję 8 prelegentów do konferencji na targach poznańskich. 8, tak? Jeden z dyrektorów, który to będzie prowadził, no jest improwizatorem. On wychodzi, zabawia, coś tego, tak fajnie, facet ma dryk, nie?
ale rozmawiamy w procesie, jak często mu nie wychodzi. No tak co drugi raz mu nie wychodzi, nie? Czyli że ten co pierwszy wychodzi, co drugi nie wychodzi. Czyli pytam, a te spotkania z pytami, ile są warte? Takie jedno spotkanie czy konferencja, ile jest warta? No bo z tego potem powstają jakieś tam powiedzmy interesy. No 100 tysięcy, 200 tysięcy. To w ciągu roku ile toczy się pieniędzy przez te nieudane co drugie spotkanie? No to się poszło otworzyło, tak? Że jednak brak przygotowania może skutkować tym, że załóżmy umiejętności sprzedażowe stracimy klientów, czyli konkretną kasę, tak? Przy braku... Witamy żołnierza. Przepraszam, w korku miałem coś. Dobry, Paweł Buszka. Jak Paweł powiedział, sorry, tak? To też jest mały błąd komunikacji. Który szkodzi, szkodzi na własny wizerunek. Dlaczego? Kiedy ja mówię przepraszam, że się spóźniłem, stawiam się w pozycji pieska, tak? Ten słabszy, ten mniejszy, tak? Czuję się taki, już nie jako patent, widać tylko ten słabszy. Weźmy sobie żonę na rozmowę, tak? Ją przeprośmy. Poza na was, tak? Mówimy o to, więc dziękuję za cierpliwość, albo dziękuję za zrozumiałość, to wystarczy. A przepraszamy tylko, kiedy rzeczywiście komuś już presy wsadziliśmy niechcący. Ale pan mnie zaskoczył, to bardzo dobre, co pan powiedział. Życie mnie tego nauczyło, mam żonę i syna. Nie składam obietnic, to po pierwsza kwestia. Żona strasznie na mnie zajawia, nie rób obietnic, nie składaj, bo potem się tylko musi, a potem młody chodzi, mama obiecałaś, tak? Też przy spotkaniach, kiedy obiecujemy coś, tak, oczywiście, działa w 100%, tak? Na wszystkich rynkach świata działa, tak? Pamiętasz? Nie. No i zetknął, tak? Czyli brak przygotowania. Czyli jeśli chodzi o przygotowanie, mówisz, że improwizacja jest sztuką aktorską. Czyli większość z nas umie improwizować troszkę, ale nie jak aktor. Tego się uczy latami tak naprawdę, zgadza się? W związku z tym, jeżeli my improwizujemy na zasadzie lajka, nie spodziewajmy się dużych sukcesów, tak? Tego trzeba się po prostu uczyć. Dlatego większość prelegentów używa prezentacji w trakcie swojej prezentacji, bo mamy ściągę na ekranie. Ja wiem, co teraz będę mówił, tak? Wiem, co jest na sensie mówić, to mi daje pewien komfort. No dobrze, ale to też niektóre z kolei potem znowu ogranicza, bo jeżeli załóżmy, opieram się tylko wyłącznie na tym slajdzie, tak? To będę czytał z tego slajdu, to jest taki, że a gość uczytał całą prezentację, tak? Stąd przygotowanie jest takie, że mamy tylko frazę kluczową i nic więcej. Reszta jest w mojej głowie. Jak coś zapomnę, kto to wiedział? Tylko ja, tak? Jak czegoś nie powiem, nieważne, to już nie ma. Gdybym dał tutaj całą litanię tekstu, jest pewne ryzyko, że tak, albo będę się to wszystko uściślić, to się nie da. I widzi, że czytam. Albo, no tak czy owak jest pewne ryzyko. Więc lepiej z tekstem ograniczyć, dać dodatkowe materiały, a na samym slajdzie troszkę się ograniczyć. Tak, slajd to jest powierzchnia reklamowa. Lewa strona jest ważna, bo czytamy od lewej strony. Tekst, tam można było też, że tak powiem, tak, wyraz trzy, tak? No ale trzy na zasadzie kontrastu na przykład, tak, żeby trochę nas pobudzić. Zastanawiam się jeszcze nad błędem ortograficznym, żeby nam zostawić specjalny, żeby pobudzić na przykład. Tak? Więc to jest kwestia, jak się przygotujemy, tak potem mamy. To jest standardowe działanie. Odnośnie przygotowania, co jeszcze? Można się nie wyspać. Mamy spotkanie z klientem, tak, za tylko 1000 zł kasa kosztuje. Tylko, tak? Chodzimy, idziemy plać. Idziemy się, nagolimy, nagolimy się, załóżmy. Rano mamy spotkanie z klientem, taki troszkę niewygolony. Tutaj kolega się ogolił. To nie poznajemy się, inny człowiek, tak, bo się ogolił. Więc to ma znaczenie, tak? Idziemy na spotkanie. Czuć pod nas imprezę jeszcze, załóżmy, tu nie ukradł oczywiście. Czy do nas imprezę, chodzimy, on kasy nie kupił tej za 1000 zł. Załóżmy, nie kupił. Tylko, że ja nie widziałem, bo się nie przygotowałem, że facet ma całą siebie jeszcze w Czechach na przykład, tak? I nie u mnie kupił za schowanie na przykład. Więc przygotowanie polega na tym, że zawsze jest top one spotkanie, to jest najważniejszy klient, nie ma dyskusji. Szybko, to się wygadał, słuchajcie. Dobra. No, coś, co zabija. Tak? Pamiętamy czasy uczelni, nie wszystko oczywiście, ale pamiętamy. Pamiętamy randkę, kiedy ona gadała, a my po prostu spaliśmy. Pamiętamy. Z tej perspektywy myślałem, że to jest nasz sen. Prawie, że. Tak, chciałem dotykać naszej pasji politycznej. Słuchajcie, nuda, pojęcie jest bardzo szerokie, o co chodzi, tak? Jeżeli ktoś mówi do nas językiem niezrozumiałym, technicznym,
używa do nas, tak powiem, zrzuca nas tylko samymi liczbami, liczby. Mój mózg w pewnym momencie się zamyka, jak ta klatka na szczury tam, pach, i koniec, no może mówić, a ja już nie wiem, o co chodzi, ja już tego w ogóle nie słucham, tak odlatuję. Mówi się, że co 10 minuta w trakcie prezentacji, masz umysł, mój też na takie spotkanie, po prostu takie to jest. Siedzę i myślę, co na wakacjach będę robił, czy żona mi zrobi na obiad, czy będziemy mieli coś więcej dzisiaj na przykład, może jutro, no pomyślimy tak, załóżmy. Ja konfabuluję w trakcie. I teraz im więcej zarzucę kogoś tematami, które są nie do przyjęcia od razu, tym będę więcej konfabulował w trakcie, tak? A pierwszą okazją, takim znakiem nudy jest to, że oczy ludzi są skierowane w inną stronę, zaczynają wychodzić, robić jakieś, nie wiem, rysować na przykład, chociażby bawić się długopisami, tak? To są pierwsze sygnały, że ludzie się nudzą. I teraz, jeżeli ja tego nie widzę, to czy jest błąd? Kiedy to mówię? No, z takich grzechów jeszcze innych mówców, co może być grzechem w biznesie? Zła dykcja. O, tak. Zła dykcja. Niektórzy sepleni. Czerwcy sepleniu, tak? A niektórych to było. No właśnie, to wolno wojenne. Wodzik mówi, co jest mrodziem, tak? W związku z tym ja muszę dokładać się. Zobaczcie, a po wyglądu chociażby, tak? Steve Jobs przychodzi w koszulce polo, tak? Ale ma ile kosztowało. To jest tak. Ale na początku chodził w garniturze. Na początku garniturku nie było, że boli. To tam jeszcze taki znam. To, że załóżmy, ja przychodzę w garniturze, bo jestem Andrzej, jestem dobry, tak? Ale nie aż tak, żeby się obnosić tym, że ja już mam was wszystkich, ja jestem teraz człowiek ikona, tak? No nie jestem ikoną jeszcze. Podejrzewam, że za miesiąc będę. Dwa, pycha. Panowie, pycha. Każdy z was ją ma, ja też. Pycha to coś takiego, kiedy kończę szkolenie o godzinie 17, a gadam do 19. I nikt nie wychodzi z sali, że mówię, jestem zajebisty, boski jestem. Wszyscy mi się słuchali. Tak było na krótką szkole. 17 kończę, tak? Siedzą, ja gadam dalej. Gadam. Nikt nie wychodzi. 19 przychodzi gdzieś za drzwi. A państwo jeszcze jesteście na sali? Tak, to za chwilę wychodzimy, tak? I tak to zajęło chyba z pół roku, bycie Bogiem na scenie szkoleniowej. Stwierdziłem, że kurde, chyba coś mi się popierdzi. Przecież ludzie mają swoje plany, tak? Dzieci ze szkoły odebrać, załóżmy, mężowi obiad ugotować, tak? Iść po zakupy. Tylko, że nikt nie chce być ten pierwszy i nie obrazić, tak? Wyjść z sali. Pycha. Zgubna rzecz, tak? Oczywiście ja się oświeciłem. Jestem mądrzejszy dzisiaj. Stara się kończyć na czas. No, 15 minut mogę tam przegrać się. Kiedyś była taka historia, właśnie pychy. Taki amerykański generał jakiś był. Miał wystąpić, pamiętam nazwiska, wybacz. Ale ja nie będę do tego takiej wielkiej wagi, że ten dokładnie nazwisko. Nie, on to tam dole. No. No i nawija. I tam już kiwają. Dwóch mu kiwa. Scena zjechała na dół. Nie chciał skończyć. Ja byłem na targach, poznałem tylko taką konferencję, jak przemawiałem też i jest taki tam prowadzący, mówi do żony, czy ja skończę z czasem, nie? A żona, oj chyba nie, więc facet chodził cały mokry, a ja dokładnie tak czas skończyłem i koniec, bo wiem, że czas to jest podstawa, więc pycha nas też może zgubić. W ramach przygotowania jest takie coś chociażby, tak? Daję sobie czas pół godziny i za pół godziny, czyli wiecie, Andrzej już kończ, gdybym zapomniał, tak? W ramach przygotowania ustawiłem sobie zegarek na widoku. Żebym się zagadał, zapomniał, tak? To jestem przygotowany, mam gdzieś takie kotwice, które wiedzą, wiem, gdzie muszę zacząć czegoś pilnować. Tu zegarek. Gdybym przegapił się, tak? To różnie bywa. To lepiej skończyć szybciej niż później. Także nuda to jest jak, jeżeli zasypujemy ludzi liczbami, cyframi, tym, co ich nie interesuje, tym, co nie jest ich kanałem odbioru, tak? Jeżeli ktoś jest wzrokowcem, to obraz do niego przemówił. Jeżeli ktoś jest słuchowcem, no to słyszy. Jeżeli jest kinestetykiem, to czuje. Mamy z reguły dwa takie przodujące, czasami trzy, a jeszcze mówimy o emocjach na przykład, tak? Więc to są kwestie, które są ważne. Jeżeli ktoś na nas już nie patrzy, zasypia, to wiemy, że trzeba coś zmienić. Dobrze by było skończyć. Przejście do rzeczy najważniejszej. Dobra, mamy czas jeszcze, słuchajcie. Będę się nie przeżywać. Słuchajcie, kontakt kontaktowy to podstawa. W każdym kontakcie, w każdym komunikacie, jeżeli ktoś mówi do siebie sam, czy
taki typowy introwertyk, tak? Albo taki styl pokazał, że mówi podłogę, stół, tak? A on jest coś wewnętrznie, to przy komunikacji będzie mu ciężko sprzedawać, przekonać, poślubić żonę. Może być ciężko. Tak? Ludzie chcą być ważni. Mówi się o komunikacji, tak? Gdzie to, co widzimy, zajmuje większą przestrzeń. Tak? Już nie chodzi o procenty. Ale rzeczywiście my ciągle widzimy, cały czas widzimy, tak? I teraz to wpływa na pierwsze wrażenie, na moje odczucia estetyczne, na wszystko. No dobrze, Bogdan, to jest kwestia też czasu, tak? Ile mogę patrzeć komuś w oczy też, tak? Zgadza się? No nawet gdybym chciał Bogdana zagiąć, tak? To mu nawet szkiełka zapadły. Ale w końcu też wymienię w tym momencie, tak? No bo ile mogę komuś patrzeć w oczy? Więc trzeba mieć takie też wyczucie, tak? Ile ten kontakt trochę podtrzymywać. Ale załóżmy, że w ciągu 10 sekund, chociaż przez 3, popatrzmy mu w oczy. Słuchaj uważnie. Spotykamy na swojej drodze ludzi, klientów przeważnie, tak? Którzy są dla nas ważni przecież, tak? No ale jestem fachowiec, tak? Jak pamiętam, jak Piotr do mnie przyjechał pierwszy raz na spotkanie, to miał gadane. Miał gadane. Tylko co, wzbudził moją sympatię, tak? Wzbudził sympatię, wzbudził to zaufanie. Nie było górnolotnych słów, jakichś tam przesadnych danych statystycznych, tak? Miał jedną kartkę, a cztery tam są ofertą, taką prostą, na Excelu wydrukowaną, co się zadziałało. No ale co? Jeszcze słuchajcie, to teraz jeszcze dopowiem, czyli to, tak. To my nie żyjemy w pewnej nieświadomości. W tamtych czasach, słuchajcie, nie było drukarek, trzeba było zapierniczać do kafejki internetowej, żeby coś wydrukować. Ja mogę drukować, trzeba było już, tak? Ale to już ustawiłem czasy faktycznie, kiedy ja zdajemy sobie sprawę, jak mógłbym mieć w momencie komunikacyjnym z klientem. To była tragedia do tego, co teraz mamy. Ale bardzo mi się podoba to, co pokazujesz, no bo to też oczywiście moje stosunki z dziewczynami, tak? No i jeżeli już mówisz o swoich dziewczynach, to niestety dotknę tego tematu, niestety, tak? Że w branży cyfrowej, tak? Zesłuchanie jest problem. I to już nie jest zależnie, czy to będzie księgowo, czy to będzie jakiś inżynier matematyczny, czy coś tam, jakiś marki, załóżmy, nieważne. W tej branży, kiedy liczby są najważniejsze, ludzie z reguły gdzieś tam wierzą liczbą. I dla nich to jest najważniejszą kwestią, tak? Na początku tej drogi są komunikatywni, to jest fajnie, ale potem zamykają się w swoim gabinecie, patrzą tylko w cyferki, przychodzi klient, szybki klient dynuje. Ja nie wiem, że u was, tak? Ale byłem już w tym takim rodzaju, że klient dynuje, tak? Bo zwracał nam dupę. I w biurach księgowych często się spotykał z tym, że niestety, no, klient jest traktowany jako to zło konieczne, tak? Bo po co mnie, tak? Niech dokumenty podejście, to wszystko. Więc, a słuchanie daje klientowi poczucie, że jest ważne. Jak patrzy mi w oczy, słucha, ja mu się wygadam, że się nachwalam, że to i tamto, wow, dobra, biorę co na to, biorę, dawaj, kupię wszystko, tak? Bo mnie słucha. A jak ktoś nas zasypie słowami, zagada nas na śmierć, to może nie kupię. Niech teraz zgadnij, gdzie on stoi. No, gdzie on stoi. Chyba że Wrocław. Także słuchaj uważnie. To oczywiście mówimy o aktywnym słuchaniu, tak, o parafrazie. To jest nieistotne. Bądźmy zaangażowani w słuchanie. Tak? Jeżeli ja mówię do ciebie, załóżmy, to ty tak mówisz, tak, Andrzej, oczywiście masz rację. Myślisz tak, tak, oczywiście masz rację, potakujemy. Nawet się tniesz tylko do przodu, tak? Czuję się zadowolony. Nic więcej nie potrzebuję, tak? Żadnej definicji, nic nie potrzebuję, tylko to. Zauważenie mnie, zaangażowanie się w słuchanie i zrobienie. No, bądź konkretny. Jakbym to rzekł do mojej żony, powiedz, o co ci chodzi. Ona swoje, ja swoje, a chłop była jeszcze inna też swoje. Także bądźmy zwięźli w komunikacie. Jeżeli mówimy, że zaczynamy o tej godzinie, to się tego trzymajmy. Jeżeli mówimy, załóżmy, że mamy tylko 5 zdań, to powiedzmy tylko te 5 zdań, a resztę się zamkniemy, więc już nie mówmy, tak? Jeżeli się ktoś nas pyta, czym się zajmujemy, to powiedzmy to w jednym, w dwóch zdaniach. 25 się nie opłaca, bo to jest tak jak w Stanach, jeśli chodzi o to, jak się masz, jak się czujesz, tak? Nas to trochę uraża, że ktoś się nie interesuje, czy mnie właśnie noga boli, tak? Że mam rdek pulsowy, jego to nie interesuje, tak? Jak się masz? No wiesz, tu mnie... Człowieku, ja jesteś w domu, nie chcę cię w ogóle słuchać, tak? To jest takie tylko pozorne, taka kurtuazja, tak? Tyle, że... No... Bądźmy konkretni. Tak, dobrze. A co u ciebie? Rewelacja. To cześć, lecimy dalej. Konkretny gość.
nie zamęczył mnie, nie zmusił mnie do tak powiem, słuchania całej tam historii zapewnego życia i tak dalej, jest okej. Okay. Jak do mnie Piotr zajeżdżał, potem już po tej pierwszej spotkaniu, tak wleciał, wiecie, na chwilę pogadał i poleciał, i już nie było. Jaki konkretny, nie? Słuchajcie, każdy z nas ma swoje... Ja spotkam normalnie, bo w całej Polsce jeżdżę, na razie zajęcie nie jeżdżę, ale to faktycznie ta kultura tak wygląda. Tam jest takie pytanie, jak się masz to... I nie chodzi o to, żebyśmy mówili, że nas coś boli, tylko tak, dobrze jest, wszystko świetnie. Słuchaj, mówi, dziękuję, nie lubię. No, dziękuję, do dupy. Muszę, ale nie muszę. W związku z tym, słuchajcie, bądźmy konkretni, jeśli mamy ofertę sprzedaży czegoś, tak? Zobaczmy, dzisiaj przy naszym przedstawieniu się, czym się zajmujemy, większość z nas ma tyle ma co powiedzieć, tak? Czym się zajmujesz? Ja sam Wiktor. Przypomnisz raz, powiedzmy? Wiktor. Wiktor. Czyli zwycięzca. Zwycięzca. No tak. Czym się zajmujesz? Kasami fiskalnymi. Brzmi tak fajnie? Tak prosto. Kasy fiskalne. Ale czy je naprawia, czy je kradnie? Nie wiem. Wiem, że kasy fiskalne. To wiem, ale nic więcej. Tak? Czyli mamy tak zwaną mowę windującą. Gdzie się powinno w ciągu tamtych 20 sekund zainteresować kogoś, czym się zajmujemy. Nie od razu w całości, tylko chociaż takim pierwszym intencyjnym zdaniem załóżmy. Trzeba się zastanowić, usiąść pod kątem sprzedażowo-marketingowym, czym się zajmujesz, tak? Czym się zajmujesz? Sprzęgi materialne jest. No ale nie wiem, kradnie, czy nosi, nie wiem. Dostarczam. No dobra. Jak to robi? Tylko bądźmy konkretni i zwięźmy, tak? Dobrze by było, żebym ja w tym pierwszym bym wiedział, czy zajmuję się dystrybucją, czy redystrybucją, czy recyklingiem? Praktycznie wszystkim. Ja może zajmuję się działalnością inwestycyjną w tym zakresie. No, trzeba poszukać, tak. Trzeba znaleźć, bo zobacz, to się staje skomplikowane. I teraz spotykam się w windzie, tak? Fajny facet, duży, kurde, postawił mnie broni, gdyby co najpierw zajmuje. Do tego nie jeździ w domu, miejsca. No, zobaczcie, mamy okazję się poznać. Mniej instrukcjami, ale ja nie wiem, czym się de facto zajmuję. Dalej nie wiem. Nie do końca ogarniam. Czyli nie jestem konkretny, nie jestem zwierzę, nie jestem przygotowany, improwizuję. Trzy wszystkie błędy mogę. Tak? Od razu. Czym się zajmujesz? Zaskoczyłem! Zobaczcie. Nie wiem. Ale poprawa. Czekajcie, Mikro mi tak może pokazała. O Boże! Tak, tu! Panuj mnie nad twarzą. Tak? Impuls. No dokładnie! Impuls. Czym się zajmujesz? Zarządzanie ogólnym aplikacją. Zajmujesz się? Nie, ale raz w Polsce to jest takie mocno powiedziane, tak? W Polsce nie. Na świecie! Zobaczcie, mamy błędy w komunikacji, tak? Coś jest przerysowane, niedopowiedziane, powstaje z tego błąd komunikacji i de facto dalej nie wiem, czym się zajmuje. Wiem, że coś apteki, tylko coś. Czyli często tak, że w windzie jest coś apteki. Właśnie na poziomie kontra za 100 tysięcy. Potencjalnych klientów, tak? Mimo, że ja to taki hipotetyczny oczywiście, tak? Teraz czym się zajmujesz? Bezpieczeństwo w biznesie. Andrzej powiem teraz. Jest blisko, ale zobaczcie. Ale zobaczcie. Konkretnie to czym? Pomagam, bo są problemy. Jeżeli jestem niezainteresowany, to była taka kurtuazja, jak się masz, tak? No, bezpieczeństwo biznesie. Okej, okay, to cześć, lecę sobie, tak? Ale mnie zainteresuje, bo mnie zaintrygował, tak? A konkretnie, czy? Teraz jest okazja powiedzieć więcej. Jeszcze nie do końca? To może się kupmy na kawę, pogadamy, tak? Jest szansa? Jest szansa. Czyli po pierwsze musimy szanować siebie, tak? To potem na to szanować. Jeśli nie szanujemy, to wtedy tak nieprzygotowani, to tak się nieładnie kończy. Czyli bądźmy konkretni. Powstaje pytanie? Jest część dyskusyjna. Zobaczcie, zdjęcie mówi więcej, obraz niż słowo. Czyli daję wam czas 6 minut. Dokładnie na pytania odpowiedzi. Jeżeli nie pan nie zapyta, czym się zajmuje. Spóźniony, zawiniony. Tak. No dobrze. Tak. I to, żeby był pyszny. No i zawsze wychodzą pełną ręką. Jak nie o tym, to czy ja. Więc słuchajcie, nic co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, tak? Nie ma czegoś takiego, co by mnie, że powiem, skrzywdziło po prostu. Ale jeżeli już chciałeś, powiem to czymś... Tak myślałem, że tak będzie, bo to zainteresuje. To czym się zajmuje? Spełniam marzenia moich klientów. Ło, ażeś poszala. Ale wszystkie? Właśnie, w zakresie tego, czym się zajmuje. Dalej poszalałeś. Nie ma informacji. Projektuję. Ale co? Co sobie klient zażyczy?
Dobra, to mi szczęście. Może. Zobaczcie, kiedyś profesor to był człowiek, który wiedział wszystko, tak? Pełen szacunek, uznanie, wiedział wszystko. Dzisiaj sobie to nie było uważane, że wie wszystko, tak? Nie ma tyle prac naukowych, badań, że nie jestem w stanie programu, to nie jest wasza specjalizacja. W czym ty się specjalizujesz? W rolnictwie przemysłowym. O, no to teraz bym trochę rozjaśnił. Teraz wiem konkretnie. A w jakiej branży metalurgia, projektowanie produktu generalnie. O, zobaczcie, drugie zdanie, produkty, tak? Projektem produkty. Już teraz rozumiem, czym się zajmujesz, ale na początku te marzenia stawiamy. Po prostu, gdybyś spotkał się z swoją żoną, to w ogóle byś przepadł. Za projektem już nie śledzę. Ja miałem, ale krótko. Dobrze. Jakieś jeszcze pytanie? Zachęcam, bo to jest okazja, bo teraz będę szczery, tak? Potem nie. Następna kwestia. Boimy się pytać, a dlaczego? Bo boimy się publicznie wyrażać swoje opinie, zdanie, bo pytanie będzie po części opinią, bądź jej brakiem. Czyli gdybym mam mówić publicznie, tak? A o co panu chodziło, bo to mam mój dylemat, tak? Kurde, ja mu powiem, o co mu chodziło, a owe, tak? A co można myśli? I już leżymy, tak? No nie mamy izraelskich kłóstw, nie mamy jednego. Tak, w związku z tym, słuchajcie, boimy się pytać. Ja uważam jedno, że nie ma drugich pytań, tylko głupie odpowiedzi. Tak, po prostu. Zobaczcie, idziemy a propos lęku przed przemawianiem. Tak? Czy to tylko dotyczy mówców? W biznesie, tak? Mój własny przykład. Idę na to, jestem w Warszawie na dworcu, co kupi chwilę, taka wielka kolejka. Byłem spontanny, nie chciałem się gadać. Ktoś mówi, że mam mało czasu, poziom wyżę. I co zrobiłem? Przyszedłem na partę, na dół, jeszcze na dół, kupiłem z kolejki bilet. Nie chciałbym się gadać z ludźmi. Nie chciałbym się. Tylko, że w większości nas, nam się to, że nie chce się gadać, to my się boimy odezwać w aptece na przykład, tak? A po farmacji, tak jest w farmacji. Czy tam się uczy ludzi, tak? Że jeżeli mamy jakiegoś normalnego w kolejce, to trzeba go szybko załatwić, tak? Nie to, że my się go boimy, tylko żeby kolejka się nie irytowała, bo wtedy się tylko burzą, jest agresja, idzie opinia na aptekę, a nie na tego gościa przecież, tak? No rynek jest złożony. Im bardziej jest więcej konkretny, tym lepiej. Zobaczcie, dziękuję i was do rozmowy zapraszam. A wy nie korzystacie. Czy to wynika z zbyt skomplikowanej natury tematu, czy to wynika z... Ja mam pytanie. Czy można czasami się spotkać, porozmawiać i wyciągnąć wszystkie błędy moje na przykład? Żebym miał co dawać. No chodzi tak. Tak. Słuchajcie, jeżdżę na spotkaniu. Czasami nie trzeba wiele czasu, tak? Ale co są nawykowe kwestie? Nasze zachowanie, to jak siedzimy, tak? Może załóżmy, że lekki brzuszek mamy, tak? Lekki brzuszek mamy. Ja też go mam, nie ukrywam. Też mam, więc mam zafiksowane. Ale o co chodzi, tak? Postawa zamknięta. Tylko, że w tej chwili to nie wynika z braku pewności siebie, tak? Tylko z wygody, tak? Że odciążyłem ten głos w tym odcinku, ja to wiem. Ale większość osób powie, patrz, on się cofa, on się tam coś. Gdyby to było jedno spotkanie, już tak nie możemy usiąść. Bo to by było negatywne wrażenie, jest spokój, tak? Czy ja mogę wyciągnąć informację o tym, że tak, no pewnie, że mogę. Zobaczcie, przy naszym tutaj pierwszym poznaniu sobie jest ten żart delikatny, tak? Prawdopodobnie byłeś w biegu, to wejść, żeby zdążyć. Ja zrobiłem sobie delikatny żart a propos seminarium, że nie ma sutanny na sobie, tak? Bo seminarium mamy przecież, tak? I ten żart się trochę nam rozjechał, tak? Ale wiem, że gościu jest w biegu, więc dobra, niech sobie usiądę, odpocznę, przecież służył się lekarz. Jeśli mogę jako tylko wskazówkę powiedzieć, tak? No nie faktem jest. Banki tego nadużywają permanentnie. Krótkie rękawek, klapki. Jakakolwiek książka z tego była, mówię, ewidentnie. Nie wolno zlecać tego klapka do krótkiego rękawka. Musimy kowarze z maradą. No wtedy jest długie. Ale długi rękawek podarzać, on nie może być krótki, bo wtedy znacie po prostu. Więc, ale w bankach bardzo często się zakłada krawat. Nie wiem czemu tak jest, wiedzą o tym, ale no... Na rączka. Pytanie. Dziękuję. I tak, to banki robią, a propos banki, tak? Mówi pani i pani mówi, tak ty, tak, widzimy się pierwszy raz, okej, tutaj budujemy jakąś relację, tak? Wszystko jest fajnie i to ma... Jak uczyć pokory. Jak wygląda sytuacja z klientem, tak? No właśnie, ale rozmawiamy z klientem, tak? Jeżeli ja dzwonię do klienta, to wpierw go słucham.
jak on mnie wita. Czy wita mnie na majcie, czy zasadniczy jest w rozmowie, tak konkretnie, taki niski. To wyczujesz, jaki jest kontrast, tak? Ja wolę powiedzieć, witam pana serdecznie, niż słuchaj, czy potrzebujesz kupi, tak, bo cię lubię. No, no nie no, nie bądźmy, czyli pokora, odrobina pokora. Chodzi o spotkanie, tak? Rozmowy, bo zdarza się taka sytuacja dosyć często, nie? Że klient przychodzi o zaczyna budować to na zasadzie okej, okay, nie? Wchodzimy, no spoko, to mi tu zrobić. Jeżeli chcesz do Piotra, jak najbardziej tak. Panie Piotrze, tak, jak najbardziej, bo on też da ci sygnał, załóżmy. Jeżeli załóżmy, przychodzi do prezesa, a ty nie jesteś prezesem, to nie możesz powiedzieć, no, panie Piotrze, bo to nawet będzie nieładnie, tylko ja już to panie prezesie, tak? Czuć, na ile mogę pozwolić sobie na tą podrobinę doktora, to gospoda, że na klientu. O to mi chodziło, tak? Że klient zaczyna. Klient nasz pan. Właśnie, nie? Klient nasz pan. Jeżeli okay. Klient domniemali na ty, to trudno. Będę do panie Piotrze. Nie ma żeby. On wyjdzie. Okej. Okay. Bo to jest ryzykowne, że dochodzi do momentu, w którym zaczyna być bardzo taka śliska sprawa, tak? Bo zaczyna mieć kontakt na zasadzie. Klient nie ogranicza nic. Czyli nie, to klient może się mylić, a my nie możemy się mylić. Tak. My nie tracimy dystansu. Ja zawsze mówię, że jak klient ze mną przechodzi na ty, to więcej płaci. O, a ja to stosuję. Dobre rozwiązanie, podoba mi się to. Tak, ja to stosuję. Bo jemu się wydaje, że jak będziemy kumplami, to może wykorzystywać mnie na maksymum. Dokładnie, jestem mechanizm, tak? Chcemy na ty, ja więcej oczekuję, że ta pozycja. Ba, przecież jak takiego chłopca się traktuje, tak? Kiedyś miałem takiego klienta, gdzie u mnie kupił Mercedesy, tak? Pracuję w salonie, ale jako flotowiec, czyli ja jeżdżę do klientów na zewnątrz, sprzedaję Mercedesy, poznaję. No i taki facet wchodzi, taki duży, większy od was dwóch razy, tak duży, nie? Wchodzi i tak, a wszyscy się kupowali. Nie było żadnego sytuacji. Ja mam takie swoje biuro gdzieś tam z boku, załóżmy, tak, tam mam taki swój mały gabinecik. No bo ja pracuję na zewnątrz, on wchodzi tak, ja stanę konkretnie jakie rabaty. A takim podejściem, nie? Konkretnie, piąta, jakie rabaty. A ja stałem się córkiem. Tam są rabaty, a tu jest wizę. Proszę pan usiąść, zrobić wizę, to chodzi po rabaty. Usiadł. Dobra. Rozmawiamy, że potrzebuje kupić 8 Mercedesów. Dobra, ustalamy szczegóły. Pan jechał do niego na spotkanie. Już tam chyba jest drugie albo trzecie spotkanie u niego w firmie. Facet jest naprawdę nieprzyjemny. W myślach lecą w kółku u mnie. Z nerwów. Nie wyrabia tych gości. Tak werbalnie go też nie. Znaczy, on werbalnie był bardzo nieprzyjemny. Poprosił się swoją władzą, pieniędzmi, co do niego i tak dalej. No, mówię sobie już tak, myślach, jakie te pieniądze, ja jestem człowiekiem, mam prawo się szanować, tak? Mówię, no idę stąd zaraz, ale druga myśl, ten z boku, a ty się nie poddasz, ty się poddasz, daj sobie luz, nie? A ten drugi z boku, gdzie mnie? I mnie tak dęknęło, mówię, panie prezesie, ja pana wszędzie przedstawiam jako człowieka sukcesu, jako super ekonomisty. Ja sobie bardzo wierdalny, przed panem każe, ja się szczepę, daj panu rabaty. Siedzę. Patrz, rozluźnił się, oparł się i się spotkał. Od tamtej pory nie mogło mnie, że tak powiem, wyrywny, nieprzyjemny. Kupił 8, ale nie chciałem go więcej widzieć. Sorry, naprawdę, dla szacunku, dla człowieka, proszenie się pieniędzmi. Faktycznie on zaoszczędził w jednym roku 800 tysięcy na rabatach. Bo ja mu to wyliczyłem wszystko, tak? Kupił case, jakieś maszyny i tak dalej. Kupił jeszcze u mnie, to ja mu rabatu. Rabat jest kalkulowany w cenie przecież, tak? Trzeba tam coś zjechać, ale po prostu był nieprzyjemny. Więc ja mu pokazałem werbalnie, co on myśli, kim jest człowiekiem. To go może lekko na chwilę zmienimy. A ja mu podziękowałem. I tym słowem wam dziękuję za miłe spotkanie. Więc pytań nie odnotowałem. Teraz przekazuję pałeczkę Piotrowi.